Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zahistoryzowani. Dziś zabierzemy Was do miejsca niewielkiego, ale szalenie ciekawego. Zamek księcia Henryka to XIX-wieczna budowla położona we wsi Staniszów. Budowla wchodziła niegdyś w skład parku krajobrazowego obok sławnego pałacu w tej miejscowości. Pamiętajcie, że nasze filmy powstają dzięki wsparciu patronów. Wspierając nas za pośrednictwem Patronite, otrzymujecie od nas unikatowe pamiątki w postaci chociażby voucherów do różnych atrakcji turystycznych, w których powstają nasze materiały, koszulek, naklejek i kodów rabatowych na różnego rodzaju produkty. Dziękujemy tym, którzy do tej pory wspierają nasz kanał. Kamdża Street Food, Restauracja Swojak, Pracownia Druku i Reklamy Nesonto, firma usługowo-poligraficzna Omega. Stałym patronem naszego kanału jest historyczny portal Sudety Pro, na który wszystkich miłośników przeszłości serdecznie zapraszamy. Partnerem medialnym naszego kanału jest Dziennik Wałbrzych, a partnerem dzisiejszego odcinka jest internetowy sklep odzieżowy stylkarkonoski.pl, który wyposażył nas w czapki oraz kominy z motywem karkonoszy. Zapraszamy do podróży! Do zamku księcia Henryka prowadzi kilka dróg leśnych. My swój spacer zaczęliśmy od strony Staniszowa i wejście na zamek zajmie nam jakieś 30 minut. Spacer można zacząć także od miejscowości Marczyce bądź od strony Sosnówki. W tym przypadku spacer potrwa minut 15. Dla fanów i miłośników nieco dłuższych leśnych wędrówek polecamy trasę, która zaczyna się od strony Cieplic. Wejście na zamek potrwa jakieś 1,5 godziny. Cóż, wydaje się to być idealną alternatywą na czas niestety kolejnego lockdownu. Jak wcześniej wspominałem, zamek oficjalnie powstaje w roku 1806 i od samego początku jego istnienia przeprowadza się w nim szereg prac remontowych. Pierwsze z nich trwały bardzo długo, bo ponad 10 lat. Dopiero w roku 1818 wzniesiono wieżę, która miała być jednocześnie punktem widokowym i taką funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Na jej szczyt prowadzi 77 schodów i widać z niej doskonale, przepięknie całe pasmo Karkonoszy. Zamek miał tak naprawdę dwie funkcje. Był punktem widokowym oraz rycerską salą myśliwską. Tu odbywały się uczty i z tego miejsca organizowano także polowania. Prace remontowe, te pierwotne, trwają aż do roku 1841, a rok później stwierdzono, że zamek trzeba dostosować do bardziej neogotyckiej formy, która w tamtym okresie była po prostu bardzo modna. Zamek miał być inspiracją dla początkujących adeptów poezji, miał także zawierać poetycką symbolikę. Sam Staniszów wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli wraz z biegiem historii. W XVII wieku panami tych ziem były wspomniane przeze mnie wcześniej rody von Reibnitz i von Smetau. I podobnie jak w przypadku historii Krzeszowa, to, że Staniszów w ogóle dzisiaj znajduje się na mapie Polski, jest zasługą kobiety. Henryta von Smetau poślubiła księcia Henryka z rodu von Reuss i wzniosła Staniszów jako wiano ślubne. Taki zabieg miał na celu zabezpieczyć majątek małżonki w razie na przykład śmierci męża. Przypomnę, że mówimy o czasach, w których małżeństwa były swego rodzaju zabiegiem politycznym, prowadzeniem polityki wewnętrznej, a nawet polityki zagranicznej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zamek niestety został zniszczony i do niedawna mogliśmy oglądać jedynie jego ruiny. Ta rzecz zmieniła się w 2016 roku, kiedy to fundacja Zamek Księcia Henryka przejęła pieczę nad obiektem. Dziś płacąc 3 złote za bilet ulgowy, a 5 złotych za bilet normalny, w rzeczywistości dokładamy swoją cegiełkę po pierwsze do remontu, a po drugie do rozwoju tego ciekawego miejsca.
Zahistoryzowani nie byliby sobą, gdybyśmy nie poruszyli tematu historii II wojny światowej, a tu również działy się w tym okresie historii bardzo ciekawe rzeczy. Dość głośno mówi się o tym, że po roku 1945 w tym miejscu doszło do potyczki między milicją obywatelską a nazistowskim podziemiem, które nazywamy dziś Werwolfem. Czy partyzanci Werwolfu ukryli na zamku jakiś depozyt? Jest pewna legenda, która potwierdza istnienie ziemi, ale o niej opowiem nieco później. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale mi, kiedy wchodzę do takich miejsc, czyli po prostu zwiedzam zamki, bardzo pracuje wyobraźnia. Uważam, że jeśli jesteśmy w stanie w swojej świadomości zrobić taką retrospekcję i wyobrazić sobie, że jeszcze kilkaset lat temu w miejscu, w którym chodzimy, spacerowali rycerze, odbywały się tu różnego rodzaju polowania czy uczty rycerskie, jeśli my widzimy to oczami wyobraźni, to moim zdaniem już jesteśmy historykami. W środowisku pasjonatów historii II wojny światowej dość głośno mówi się o tym, że Karl Hanke, jeden z najgorszych zbrodniarzy w historii ludzkości, miał uciec samolotem Fissler Storch z oblężonego przez Armię Czerwoną Wrocławia gdzieś w okolice Staniszowa. Niektórzy poszukiwacze typują tą polanę jako miejsce stworzenia tutaj prowizorycznego lotniska, na którym Hanke miał się zatrzymać. Przylot tak ważnej osobistości do tak małej miejscowości mógł oznaczać to, że w zamku księcia Henryka faktycznie ukryto coś wartościowego. Jedną z największych zagadek w historii II wojny światowej dziś jest to, co z Karlem Hanke działo się później. Legendy i różnego rodzaju nierozwikłane tajemnice są niemalże nieodzownym elementem każdego zamku. I zamek księcia Henryka również taką legendę posiada. Co ciekawe, jest ona związana bezpośrednio z historią Ducha Gór, który jest motywem przewodnim na naszych czapkach i kominach. Jedną z największych tajemnic, a jednocześnie ciekawostek o zamku stanowi legenda o konflikcie pomiędzy zamkiem Chojnik a zamkiem księcia Henryka. Właściciele obu budowli mieli w przeszłości nieustannie rywalizować i nie darzyć się specjalnie sympatią. Niestety, jak to w tych czasach bywało, syn i córka każdego z nich nieubłaganie zakochali się w sobie. Wszystko miało być sprawką Ducha Gór, który odwiedził każdy z nich i podarował miłość, której nikt nie jest w stanie rozerwać. Zakochana młodzież organizowała potajemne spotkania, jednak ta sielanka nie trwała zbyt długo. Ojcowie z czasem dowiedzieli się o tym i zagrozili, że jeśli te spotkania się nie zakończą, to oboje poniosą bardzo surową karę. Zakazane jabłko najlepiej smakuje. To przysłowie szczególnie odnajduje swe znaczenie w młodzieńczej miłości. Młodzi nie przestali się spotykać, przez co z czasem zostali uwięzieni w osobnych zamkach. Jednak miłość, jaką otrzymali od ducha, była na tyle silna, że zaczęli kopać tunel pomiędzy jednym a drugim zamkiem i w końcu udało im się spotkać. Pomiędzy nimi miały znajdować się korzenie grabu, który z kolei był przyjacielem dobrego ducha góry. Ten miał sprawić, że ich miłość przetrwa na zawsze. Znajdujące się nieopodal dobre źródło ma być łzami zakochanej pary. Podobnie jak w przypadku historii Bazyliki Krzeszowskiej, oczywiście w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Czy faktycznie istnieje podziemne połączenie między zamkiem Chojnik a zamkiem księcia Henryka? To pytanie pozostawię bez odpowiedzi, ponieważ na to pytanie po prostu odpowiedzi nie ma. Są jednak pewne poszlaki, które pozwalają nam wierzyć w to, że XIX-wieczny zamek księcia Henryka w rzeczywistości został wybudowany na podstawie budowli z wieku XIII. Gdyby ta rzecz okazała się prawdą, to istnienie podziemi jest w miarę logiczne. W czasach średniowiecza, w czasach wczesnego średniowiecza budowanie podziemnych korytarzy było niczym innym jak swego rodzaju lodówkami. Przecież w temperaturze piwnicznej możemy trzymać wino, miód pitny, piwo czy różnego rodzaju żywność. Na dziś to wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek. Będziemy też wdzięczni za zostawienie łapki w górze. Podobał wam się zamek księcia Henryka? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.